kochani, dzisiaj jesteśmy w plenerze, ponieważ będzie o podróży, ale nie o takiej podróży dosłownej, ale metaforycznej, podróży w głąb siebie. Żeby wybrać się w jakąkolwiek podróż, trzeba ją zaplanować, trzeba zrobić sobie listę rzeczy, które należy zabrać, przemyśleć cel podróży, obiekty, które chcielibyśmy zobaczyć, tak aby wracając z takiej wyprawy mieć poczucie spełnienia i zadowolenia z tego, że to był dobrze wykorzystany czas. Dzisiaj będę mówiła na temat podróży takiej codziennej, bo tylko to, co robimy codziennie, tak naprawdę ma znaczenie. I w zasadzie wszystko tworzy się w codzienności, nie w wielkich zrywach, ale w codzienności. Ja kiedyś byłam wielką zwolenniczką i fanką romantyzmu, to jeszcze było w czasach licealnych i na studiach. Przeszło mi i teraz już myślę bardziej realnie i wiem, że pozytywizm i ta praca organiczna, praca u podstaw nie brzmi może super jakoś szumnie i motywująco, ale to działa, tylko to. W związku z czym dzisiaj właśnie chciałabym powiedzieć na temat organizacji pracy i na temat rozwoju i pracy nad sobą. Ja na swoim blogu sporo mówię na ten temat, nawiązuję wielokrotnie do tego, że w zasadzie od organizacji zależy wszystko, można powiedzieć. Wiadomo, że są rzeczy, których nie przewidzimy, są rzeczy poza nami. Wtedy włącza się umiejętność i elastyczność na zmiany, umiejętność miękka, którą też można sobie wypracować. Ale tak naprawdę, jeżeli sobie dobrze zorganizujemy czas, to jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele. O czym chciałabym dzisiaj mówić? Mianowicie o czymś, co jest bardzo bliskie każdemu nauczycielowi. Nie wyobrażam sobie, w zasadzie nauczyciela chyba nie znam żadnego, który potrafi żyć bez kalendarza. Ja także do takich należę i tak jak pewnie wszyscy, którzy mnie teraz oglądają, słuchają, mam kalendarz i nie potrafię naprawdę bez niego funkcjonować. Jak wiecie, ja jestem teraz na urlopie wychowawczym, ale po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić dnia bez tego. Teraz prowadzę bloga i dosyć dużo się dzieje, można powiedzieć, nawet w sferze mojego życia zawodowego. Natomiast nawet jak miałam taki czas, kiedy poświęcałam go tylko córce, w zasadzie nie było takiego czasu, w którym nie pracowałabym nad sobą i w ogóle nie organizowałabym swojego dnia bez kalendarza. Niektórzy mogą to uznać za takie trochę skrzywienie, może trochę jest. Podobno od tego się ma Alzheimera, że się wszystko zapisuje i nie zapamiętuje. Natomiast ja wolę mieć zapisane, jakoś wtedy po prostu bardziej nawet pamiętam, wolę, tak? Natomiast o czym chciałabym mówić, bo to, co zapisywać w kalendarzu, to każdy z nas wie i w zasadzie żadna filozofia. Natomiast to są tylko takie rzeczy bieżące, prawda? To nie jest żaden pamiętnik, to nie jest planowanie celów, a tak naprawdę tylko to ma znaczenie w tym, abyśmy stawali się więksi. W zeszłym roku postanowiłam, że będę pracować nad sobą z dziennikiem coachingowym Kamili Rowińskiej i właśnie ten dziennik chciałabym Wam tutaj przedstawić. On wygląda w ten sposób. Ma 4 tomy. Wszystkie tutaj ze sobą na przegibek dla Was zabrałam. One są cienkie, co pozwala na to, że nawet kiedy jesteśmy w podróży, możemy go wziąć ze sobą. Co jest takiego niezwykłego w nim? Gdyby to był tylko taki dziennik do planowania, to w zasadzie szkoda kasy byłoby na to. Bo może do najtańszych on nie należy, ale naprawdę są to bardzo dobrze wydane pieniądze i zaraz Wam powiem dlaczego. Natomiast gdyby tylko tak było, że to byłby po prostu kalendarz, to wywalone pieniądze byłyby, ale naprawdę można znaleźć w nim wiele inspiracji, wiele trudnych pytań i wiele kopniaków, które pozwolą nas motywować każdego dnia. Dobrze jest sobie wyrobić taki nawyk, żeby każdy dzień zaczynać od pracy z tym dziennikiem. Ja sobie taki nawyk wyrobiłam. Czasami są takie sytuacje, że się to nie udaje, że nie jest to jedną z pierwszych czynności, którą zrobię, ale odkąd zaczęłam prowadzić dziennik, robię to codziennie. I na czym to polega? Na szczęście nie jest tak, że są tutaj wpisane daty, tak jak w zwykłym kalendarzu, że jest to narzucone, tylko są po prostu miejsca wolne, w których można wpisać swoją datę. I tych dni jest 365, jak sama nazwa dziennika wskazuje. Dziennik coachingowy, 365 pytań od Twojego coacha.
wiemy ogólnie, na czym coaching polega. Ja się nie będę na ten temat wypowiadała, bo ja nie jestem coachem i absolutnie tutaj nie jestem żadnym autorytetem w tej kwestii. Natomiast z tego, co się orientuję, polega to na tym, że dostajemy pytania, które pozwalają nam znaleźć w sobie odpowiedź. I na tym polega ten dziennik. Ja już jeden, mogę się pochwalić, mam wypełniony. Wygląda to mniej więcej tak, nie wiem, czy tutaj cokolwiek widać. Jest kolorowo, bo ja uznaję tylko pisanie kolorami. Więcej się wtedy zapamiętuje. Co takiego możemy znaleźć w tym dzienniku? Mianowicie tak, na przykład mamy takie ćwiczenie jak koło Twojego życia, w którym możemy zobaczyć z lotu ptaka, jakie wartości w naszym życiu są ważne dla nas i jakie faktycznie w życiu realizujemy. I powiem Wam, że to samo ćwiczenie też znajduje się w książce Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale Kamili Rowińskiej. I kiedy ja je zobaczyłam, sobie myślę, jejku, ale zadanie. Ale kiedy ja do niego przystąpiłam, to powiem Wam, że naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie. Chociaż ja tego typu rzeczy już wielokrotnie czytałam i nawet o tym kole życia też czytałam wiele razy, ale zrobić, wiedzieć, a zrobić, czytać, a samemu wykonać, to jest naprawdę kolosalna różnica. Trochę tutaj wieje. Kolosalna różnica. Warto poświęcić trochę czasu na to, żeby się do tego zadania przyłożyć. W zasadzie można powiedzieć, że codziennie, tak od 10 nawet do pół godziny czasu należy poświęcić na wypełnienie takiego dziennika, bo też zrobienie go tak na byle jak nie ma sensu. Może się to komuś wydawać stratą czasu. Mnie czasami też goni tak czas, że sobie myślę, jejku, pół godziny, a ja żebym na przykład w tym czasie tyle napisała, prawda? Bo ja to robię tylko wtedy, kiedy moja córeczka śpi, bo inaczej to wiadomo, nie byłoby jak. Ale warto to zrobić, bo to, co mamy wewnątrz nas, to, co sprawdzamy, czy w dobrym kierunku idziemy, to później buduje nasz cały dzień. I tak naprawdę te pół godziny dla nas buduje naszą efektywność. To jest tak samo jak z treningiem. Kiedy zrobimy dobry trening, który nam daje wycisk, to nie dość, że mamy po prostu luz w głowie. Dwa, lepiej myślimy, o czym już też wielokrotnie pisałam w cyklu Fitness dla mózgu. To dwa, trzy, po prostu dla nas jest to taki reset i ukierunkowanie na to, co jest ważne w tym dniu, że naprawdę warto. Tak samo jest z tym dziennikiem. To jest takie trochę fitness dla mózgu. Więc na przykład koło życia. Poza tym jesteśmy poprowadzeni przez cały proces wytyczania celu. On nie jest taki prosty. Naprawdę. Ja już od dosyć dawna pracuję na celach, można powiedzieć, bo sporo o tym piszę, więc głupio by było, gdybym sama w ten sposób nie pracowała nad sobą. Ale pomimo tego ten dziennik i tak mi wiele pomógł. Czuję cały czas, że jestem po prostu przez kogoś prowadzona i że ktoś czuwa nad tym, żeby to było dobrze rozegrane w czasie. To znaczy, no wiadomo, ktoś już to raz napisał, mówię tutaj o Kamili Rowińskiej i jest jeszcze współautorka Kamila Kozioł i one to naprawdę świetnie przemyślały. I można tutaj znaleźć na przykład ćwiczenia dotyczące afirmacji. Od razu uspokoję, ja też nie wiedziałam kiedyś, jak to robić. Są tutaj przykłady i jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Najfajniejsze ćwiczenie, jakie według mnie jest, o wdzięczności. Zapominamy o tym, żeby przypominać sobie, za co jesteśmy wdzięczni. Niektórzy mówią losowi, komukolwiek, czy po prostu wdzięczni. Ja jestem wdzięczna Bogu za wiele rzeczy w życiu. I jak sobie je wypiszę, co jakiś czas, to po prostu wiem, że się nie powinnam zajmować głupotami, przejmować bzdurami, które czasami nie wychodzą, ale cieszę się z tego, co mam i to daje taką siłę na to, żeby te przeszkody pokonywać. Co jakiś czas pojawiają się takie zadania związane z aktualnymi celami. Twoje aktualne cele w 8 obszarach. I teraz ono nie jest codziennie, natomiast przed tym ćwiczeniem, które się pojawia pierwszy raz w pierwszym zeszycie, jest napisane, że wszyscy ludzie, którzy osiągnęli w życiu wiele, między innymi Brian Tracy, Kamila Rowińska czy inne osoby, mówią o tym, że właśnie to jest tak naprawdę ich sposób na sukces, między innymi. To znaczy to, że każdy dzień, w każdym dniu wypisują swoje cele aktualne z wszystkich obszarów w życiu. Ponieważ to ćwiczenie nie pojawia się codziennie, ale jest dosyć często, także cały czas nam przypomina w tym dzienniku. Ja sobie założyłam jeszcze osobno takich mój zeszyt celów, po prostu w zwykłym zeszycie z papierniczego i wypisuję sobie dodatkowo te 8 celów codziennie i sobie nad nimi pracuję, przypominam.
To też polecam. Powiem tak, jeżeli chodzi o to, co to daje dla mnie jako dla nauczyciela, bardzo wiele dla samego siebie, ale też po to, żeby mieć jakąś taką fajną inspirację do ćwiczeń z uczniami. Na przykład jeżeli chodzi o to ćwiczenie z wdzięczności, ja myślę, że warto byłoby to zrobić z uczniami. Też mam pewien pomysł na taką lekcję wychowawczą, którą będę realizowała, ale już teraz mogę powiedzieć, że gdybym na dzień dzisiejszy miała klasę, którą bym się opiekowała, zorganizowałabym taki kącik wdzięczności, w którym każdy miałby obowiązek wypisać jedną super rzecz, która wydarzyła się w danym tygodniu. I na koniec roku, jak gdyby to odczytać, to po prostu taki poziom energii i szczęścia byłby, że naprawdę warto byłoby to zrobić. Ja na przykład w domu przez pewien czas praktykowałam taki słoik szczęścia. Też fajna sprawa i tak sobie na przykład raz w miesiącu, raz w tygodniu później to czytać z rodziną. Fajna rzecz. Poza tą wdzięcznością, afirmacjami i tak dalej, są na przykład takie zadania jak sekretne marzenie. Każdy z nas ma coś takiego, co chciałby zrealizować, ale nigdy mu się to do tej pory nie udało, ale na przykład bał się o tym pisać czy mówić. I na przykład jednym z takich marzeń było u mnie wydanie książki. I w zasadzie to było moje marzenie od dzieciństwa i odkąd przekułam je na cel, to jest nie tylko marzenie, ale stało się to rzeczywistością. Jak wiecie, we wrześniu moja pierwsza książka, która nie jest tylko moja, jestem tylko współautorką, ale jestem z tego bardzo dumna, się pojawi. Dlatego na swoim przykładzie powiem Wam, że naprawdę warto coś takiego robić. Mam jeszcze inne marzenia, które także będę przekuwać na cele i mam nadzieję, że dzięki temu uda się je zrealizować. Co jeszcze możemy znaleźć w tym dzienniku? Tutaj są takie ćwiczenia, które się pojawiają. O, ale na przykład pojawia się takie zadanie z dystansem. To znaczy, przeczytam Wam tutaj. Poznaj granice swojej wytrzymałości. Nikt nie potrafi udawać na dłuższą metę. Gdy będziesz wiedział, kiedy nie potrafisz się z siebie śmiać, będziesz mógł świadomie unikać takich sytuacji lub do nich nie dopuszczać. W jakich sytuacjach nie potrafisz się z siebie śmiać? I powiem Wam, że miałam naprawdę problem z tym zadaniem. Spędziłam nad nim dużo czasu, więcej na pewno niż pół godziny, ale wypisałam 7 sytuacji i teraz wiem, co jest moją słabą stroną, nad czym muszę popracować, co muszę zmienić, a czego unikać po prostu. I to daje naprawdę też dużo. Taka wiedza o sobie daje bardzo dużo. Przeglądałam też te dzienniki, które są w kolejnych częściach, chociaż nie chciałam czytać tak naprzód pytań, bo fajnie jest tak się obudzić i po prostu być zaskoczonym, że o, dzisiaj coś takiego. Ale na przykład w dzienniku, który teraz prowadzę obecnie, jest zadanie zacznij marzyć. I trzeba wypisać listę, uwaga, 100 swoich marzeń. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was zrobił coś takiego. Ja wielokrotnie wypisywałam swoje marzenia, ale aż 100. Ciekawa jestem, czy to zrobię. Jest tutaj też taka pomoc. Normalnie jest ciągła 100 marzeń innych ludzi, także można się zainspirować, aczkolwiek nie polecałabym od tego zaczynać. Warto zacząć samemu. Fajny też trening dla mózgu, taki neurofitness od rana. Też na przykład jest takie zadanie z rozczarowaniem. Co nas rozczarowało w sobie? Trudne zadanie, trzeba się z nim zmierzyć. Ja już go przeszłam, było w dniu 102. Jestem obecnie na dniu, jutro będzie dzień 105 moich zmagań ze sobą. I pokazało mi pewną sprawę, z którą walczę już od dawna i nie potrafię wygrać, dzięki czemu wiem, że teraz muszę się bardziej na tym skupić. Trochę się tutaj rozgadałam. Polecam Wam ten trening nad sobą. Da Wam to bardzo dużo. Poprawicie swoje życie, wizję siebie, swojej rodziny, z wszystkich swoich obszarów w życiu i naprawdę da Wam dużo inspiracji do tego, jak prowadzić uczniów, w tym właśnie, żeby rozwijali siebie codziennie, pracowali nad sobą codziennie, bo tylko to, co robimy codziennie, ma sens. Kiedyś usłyszałam takie zdanie od pewnej lekarki, którą bardzo cenię i naprawdę to jest jedno zdanie, które tak zapamiętałam, nie tylko jedno zdanie zapamiętałam z jej szkolenia, ale to naprawdę tak mi utkwiło bardzo mocno. I faktycznie tak jest, tylko to, co robimy codziennie, ma sens, bo takie jakieś zrywy raz na jakiś czas wiele nie dają, bo one po prostu nie zmieniają naszego życia. Życzę Wam takiej pozytywnej zmiany pracy, czasu na tą pracę nad sobą i naprawdę polecam to narzędzie. Jest to bardzo dobra rzecz. Tak prywatnie i zawodowo jak najbardziej. Wszystkiego dobrego Wam życzę.